będą brane wszystkie nasze pensje z ostatnich 10 lat. Będzie wyciągana średnia. Siemanko, z tej strony Grzesiek, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kanału ratowniczego. Tematem dzisiejszego odcinka będzie naliczanie emerytalne, które zostało wprowadzone dla funkcjonariuszy przyjętych po 2013 roku, czyli dla Was, dla kandydatów, którzy dopiero chcą przystąpić do Straży Pożarnej, ale również dla mnie, ponieważ także zostałem przyjęty po 2013 roku. Opowiem Wam, jak wygląda naliczanie takiej emerytury oraz opowiem, dlaczego wybranie SGSP podczas początku naszej przygody ze strażą jest opcją najlepszą pod tym względem. Jeszcze zanim przejdę do omawiania naliczania emerytalnego dla funkcjonariuszy przyjętych po 2013 roku, chcę powiedzieć, jak to wyglądało w przypadku funkcjonariuszy przyjętych przed 2013 rokiem. Jeżeli ktoś był przyjęty przed 2013 rokiem, to jego emerytura była wyliczana w następujący sposób. Brało się odpowiednią liczbę procentów w stosunku do ostatniej wypłaty i tyle wynosiła emerytura. Więc jeżeli ktoś, powiedzmy, podaję przykład trochę odrealniony, zarabiał 10 tysięcy, jego ostatnia pensja wyniosła 10 tysięcy, maksymalnie świadczenia emerytalnego można było dostać 75%, więc dostawał 7,5 tysiąca emerytury. Oczywiście na to, czy dostaniemy 75% czy 50%, wpływał staż pracy, na przykład wynurkowane godziny, bo nurkowie mieli taki przywilej, że za odpowiednią liczbę wynurkowanych godzin dostawali procenty do tej emerytury. No i liczba wyjazdów, ponieważ jeżeli w czasie jednego roku wyjazdowego zaliczyliśmy 30 dni wyjazdowych, to wtedy dostawaliśmy 0,5% do ewentualnej emerytury. Więc jeżeli ktoś przez 30 lat, co roku robił 30 dni wyjazdowych, no to idąc na emeryturę miał dodatkowo te 15%, co jest bardzo dużym dodatkiem procentowym oczywiście. Osoby, które szły na emeryturę po 15 latach z tak zwaną gołą emeryturą, dostawały tam 45-50%, więc jakby ta kwota była już wtedy mniejsza, bo różnie ludzie idą na emeryturę, czy tam szli na emeryturę, jedni po 15 latach, inni po 20, a inni po 30. Więc podsumowując, osoby przyjęte przed 2013 rokiem miały naliczoną emeryturę w stosunku do ostatniej pensji i z taką emeryturą kończyły służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Jak to wygląda w przypadku osób przyjętych po 2013 roku? Osoby przyjęte po 2013 roku muszą przepracować w Państwowej Straży Pożarnej minimum 25 lat. Znieśli warunek wiekowy, wcześniej to było 55 lat, czyli trzeba było skończyć 55 lat i mieć przepracowanych 25 lat służby. Teraz już nie ma tej granicy wiekowej, trzeba po prostu przepracować 25 lat. Jak wygląda naliczanie emerytalne? Aktualnie naliczanie emerytalne dla takich osób, między innymi dla mnie i dla Was, jeżeli się do tej straży dostaniecie, będzie wyglądało następująco. Będą brane wszystkie nasze pensje z ostatnich 10 lat. Będzie wyciągana średnia i ta średnia będzie naszą emeryturą. Czy to jest dla nas lepiej czy gorzej? Teraz jest mi to ciężko powiedzieć, ponieważ jeszcze wiele lat pracy przede mną, ale różnie to może być, jeszcze to się wszystko może zmienić, ale na tą chwilę tak to będzie wyglądało. Więc pensja z 10 lat, miesiąc w miesiąc, dzielona przez ilość tych pensji i wychodzi nam średnia, która będzie naszą emeryturą. Dlaczego? Pod tym względem wybranie SGSP przy rekrutacji do PSP jest najlepszą opcją. Ano dlatego, że zaczynając SGSP zaczynamy z najwyższego możliwego pułapu na samym początku, czyli zaczynamy z korpusem oficerskim, ze stanowiskiem, z dosyć wysokim stanowiskiem i oczywiście przed nami 25 lat służby i przez te 25 lat służby nasza ścieżka kariery będzie wyglądała trochę inaczej niż w stosunku do osoby, która zaczyna od samego zera, czyli powiedzmy dostała się z naboru z ulicy. Więc wybranie SGSP będzie pod tym względem lepszy, ponieważ nasza pensja na przestrzeni 10 lat na pewno będzie trochę lepsza niż osoba, która ukończyła aspirantkę albo niż osoba, która zaczęła od naboru z ulicy. Oczywiście biorąc pod uwagę, że będziemy mieli tyle samo lat służby i nasza ścieżka kariery będzie wyglądała podobnie. Dlatego wybranie SGSP pod względem takim typowo emerytalnym jest najlepszą opcją, ponieważ nasze pensje będą najwyższe w stosunku do innych form rekrutacji do Straży Pożarnej. Dlatego jeżeli szukacie nadal argumentu, dlaczego warto iść do SGSP, no to jest właśnie jeden z tych argumentów, że w przypadku
nowego naliczania emerytalnego, pójście do SGSP najbardziej się opłaca z tych wszystkich opcji, czyli naboru ulicy oraz aspirantki. Więc SGSP daje nam najwyższe zarobki, daje nam najwyższe możliwe stanowiska na samym początku. No i oczywiście ścieżka awansu jest dużo, dużo krótsza. No i dla nas jest dużo, dużo łatwiejsza, ponieważ mamy już przeszkolenie oficerskie, które na wielu stanowiskach jest wymagane. Oczywiście to nie jest tak, że w tym momencie wybranie SGSP jest jedyną słuszną drogą. Po prostu ja Wam mówię, że to jest jeden argument, który przemawia za tym, że wybranie SGSP jest dobrą opcją. Po prostu jeżeli ktoś wybierze inny sposób rekrutacji do Straży Pożarnej, to jeżeli się dostanie, to też jest bardzo duży sukces, ponieważ te różnice w pensjach, okej, są różnice między korpusem podoficerskim a oficerskim, ale to też nie są różnice rzędu 2000 czy tam 3000 albo Bóg wie ilu. Chcę też, żebyście wiedzieli, że na przykład jeżeli ktoś dostaje się do straży pożarnej, wiele osób ma swoje biznesy, więc już im tak bardzo nie zależy na tym, żeby kończyć te szkoły oficerskie czy tam aspirantki. Oni sobie po prostu żyją w swoim korpusie podoficerskim i jakby realizują się też w swojej drugiej pracy i to w zupełności wystarcza. Więc nie chcę być tutaj źle odebrany, że uważam, że SGSP, powinniśmy skorzystać tylko i wyłącznie z SGSP, ponieważ aktualne warunki emerytalne będą dla nas tragiczne, jeżeli wybierzemy nabór z ulicy albo aspirantkę. Słuchajcie, w tym krótkim odcinku to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądnięcie. Jeżeli materiał się podobał, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli content kanału się podoba i chcecie, żebym więcej robił takiego materiału, no to zostawcie suba, jeżeli tego nie zrobiliście. A jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja oczywiście na te pytania odpowiadam, w miarę możliwości oczywiście. I jeżeli jakieś pytanie wymaga rozwinięcia, to nagrywam odcinek na ten temat. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!